Siemano, dziś wam pokażę wymianę rolki w silniku M54 i kilku innych duperelków w 260. Mamy tutaj kilka paczek przygotowanych, zobaczymy co tam ciekawego nam wysłali ze sklepu. Tu to faktura, to nic ciekawego. Mamy roleczkę. Tu mamy spineczki do boczku drzwi lewych. I tu jeszcze jest, są dwa główne takie mocowania od tych boczków, bo jedno mi się zepsuło. To sobie je tam zaraz wymienię. I też wam powiem, jaki był z nim problem. Kartoniki się przydadzą. Tu mamy tą roleczkę, jest spaga, taki numer. Czy to się pokrywa z tym, co jest M54 raczej? Nie, więc nie wiem. Ale to jest tylko karteczka, kiedy była wymiana, więc to raczej tam niepotrzebne. Więc też śmietnik. No i dobra, jak ta rolka wygląda? W sumie pewnie nic specjalnego. Tu jest roleczka na jakiegoś torksa większego. I tu jest dekielek, żeby tą śrubeczkę zasłonić. To tak, to jest głównym tematem filmiku, czyli rolka. Później sobie te spineczki w boczku uzupełnimy, bo tam mi się połamały ostatnio. I też chyba tam z dwóch nie było. Mamy elementy do zderzaka M-pakietowego, te, które mi tam brakuje. Tu akurat jest mocowanie halogenu. Prawa strona, nawet R jest narysowane. To sobie to przymierzymy, zobaczymy czy pasuje, to, czy to jest oryginał, chyba nie. To jest jakiś zamiennik, ale podobno pasują ładnie. Tu mamy jeszcze jeden element, też do zderzaka. To jest na tą kamerę od tempomatu. Też sobie przymierzymy. Uchwyt od mocowania przedniej lewej lampy, którego jeszcze nie wymieniałem. Tego wam pokazywać nie będę, bo demontaż lampy już był, a tutaj tylko żeby to zamocować, to tam są dwie śrubki i włożenie lampy, więc to sobie tam pominiemy na filmiku. I tu jest jeszcze jeden element w tej dużej paczce. Mamy wlot powietrza na hamulce, to jest chyba lewa strona, to jest używka, nie jest połamana, czy jest oryginalna? Tak, jest oryginalna, ma tam znaczek BMW i numer wytłoczony. Także sobie te pasyczki przymierzymy, zobaczymy czy pasują wszystkie. Jeszcze mi brakuje z drugiej strony, czyli tam chyba z prawej, no. I po prostu czekam na jakąś tam używkę ładną na Allegro za jakieś mniejsze pieniądze niż te zamienniki. Ta używka kosztowała niecałe tam 80 zł, 70 coś, już tam z wysyłką, a wiem, widziałem, że są takie zamienniki nowe po 140, więc mi się nie śpieszy, a wolę sobie tam parę groszy zaoszczędzić, bo tu jest też napisane, że to jest lewa strona. No dobra, ale najpierw zaczniemy od wymiany tej rolki, a później jak kogoś tam dalej nie będzie interesowało, to sobie nie będzie musiał oglądać. I tą rolkę wymienimy tak na szybko, bez tam zbędnego rozkręcania, tylko sobie poluzujemy
Napinacz, ciągniemy trochę pasek, rolkę odkręcimy, wkręcimy nową i założymy pasek. On zaraz pokaże na samochodzie. Tutaj możemy sobie nawet fajnie zobaczyć, jaki to jest torx, żeby tam już na samochodzie mieć już gotowy. Także zaraz sobie sprawdzimy. I tak, to jest torx numer 50. I on tutaj ładnie pasuje. Także idziemy teraz na samochód. Zdemontujemy sobie tą starą roleczkę. Trzeba będzie ten dekalek tam odczepić, żeby dojść do tej śrubki. I sobie ją odkręcimy. Dobra. I tak, i co my tu mamy? Tu jest trochę marny dostęp. Tak, można sobie ledwo rękę tutaj włożyć. No, ale musimy sobie jakoś poradzić. Także tak, tutaj na głównym planie, tam na prawo, pod alternatorem jest nasza rolka. Tutaj po środku jest napinacz. Musimy go sobie poluzować. Tutaj nad nim jest ta śrubaczka, którą wkręcimy zapewne w prawo. I nam się poluzuje napinacz. Tutaj sobie pasek ściągamy. I ściągamy później tą roleczkę. Mówiłem, żeby zdjąć cały ten pasek, trzeba zdjąć tamten pasek od klimatyzacji. A dojście do tamtego napinacza chyba jest od dołu tutaj, bo nawet nie widzę, gdzie jest ta śruba, żeby sobie to obrócić. Ale tego na razie nie muszę robić. Pasek widzę, tam jest w ładnym stanie, tam nic nie piszczy. A tutaj ta rolka nam lekko piszczy na zimnym silniku, więc się rolka, może pasek, ale rolkę sobie na pewno wymienię. Zobaczymy sobie też rolkę od napinacza, czy jest w miarę ok, w jakim stanie. Pasek też jeszcze pęknięć tam żadnych nie ma, więc raczej trochę pojeździ. No a to zaraz zobaczymy, jak to tam dalej wygląda, więc co, luzujemy napinacz. Tam jest jakaś śruba, zaraz sobie ją zobaczymy jaka. To sobie klucz przygotuję. Zaraz tutaj ustawimy kamerkę jeszcze. Teraz tak, potrzebujemy nasadkę rozmiar 16, najlepiej taką dłuższą tutaj, żeby łatwiej nam było tą śrubę od napinacza ściągnąć. Tutaj nie mam za bardzo jak wam tego pokazać, jak to robię, ale mniej więcej będzie wiadomo. Dobra, no i teraz mamy założone na tą śrubkę, robimy lekko w prawo, to nam poluzuje pasek sobie tutaj zsuniemy z rolki i będziemy mieli dostęp do tej rolki, którą będziemy wymieniać. Nawet ciężko teraz sobie rękę włożyć, widzę, ale musimy sobie poradzić. Dobra, pasek zsunięty. Zaraz tam telefon spadnie. Problem jest tutaj w... Teraz się ten napinacz nam o wiele dalej cofa i klucz nam ściąga, ale to... O, udało się go wyjąć. Też ważne, żeby sobie zapamiętać, jak jest pasek ułożony, żeby nic tam później nie pomylić. Żeby wszystko działało w swoich kierunkach. Lepiej jest sobie to gdzieś narysować. Zaraz wam może machnę jakiś rysunek. O, i tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy koło pasowe od wału, napinacz, pompa wody, alternator, rolka i pompa wspomagania. Możemy sobie tutaj jeszcze machnąć, że to jest góra. Dobra.
I teraz co, patrzymy sobie, jak się nam kręci ta roleczka od napinacza. Tu jest tak, tu jest napinacz. No też jest taka trochę luźna, powinna się w miarę ciasno kręcić, więc też będzie do wymiany. Niestety jeszcze ja sobie nie kupiłem, ale to następnym razem. A tu musimy sobie jeszcze pasek zsunąć tej drugiej rolki. Żeby móc nią swobodnie kręcić. Mamy pasek na razie ściągnięty. I teraz to ja pokręcimy tą drugą roleczką. Ta druga roleczka no tak samo luźno chodzi. No jak się ją zakręci, to się sama kręci. O. Zobaczcie. Teraz się kręci i przestaje dopiero po jakiejś chwili. A ona się powinna dosłownie od razu zatrzymywać. A tak samo ta z lewej jest trochę tam minimalnie lepszym stanie, bo się trochę bardziej ciasno obkręca, ale ta pod alternatorem to jest dramat. Zobaczcie, teraz ściągamy ten tutaj dekielek, z tego odkręcamy śrubę i zdejmujemy roleczkę. Porównamy sobie, czy aby na pewno są takie same jak ta, którą kupiłem. I jeżeli będzie ok, to wtedy sobie ją zamieniamy. Tak, jak ten dekalek zdjąć, nie wiem, ja mam śrubokręt ten płaski, zobaczymy czy nim się uda. Może też w sumie, nie wiem, paznokciem się da, ale to wątpię. No raczej ciężko. Ciężko paznokciem. Zobaczymy płaskim śrubokrętem. Ciężko, bo ta rolka się nam kręci i ciężko jest tam sobie zaprzeć. Mogę to zrobić w sumie, jak jest pasek założony. A ja sobie tą rolkę przytrzymam. Trochę wam widok zasłonię. Nie przemyślałem tego, jak zwykle. Teraz się będę z rolką pół godziny męczyć. No nieraz jest sobie dobrze przemyśleć to, co mamy zamiar zrobić, sobie ułożyć w głowie plan działania. Ale na wszystko jest zawsze jakiś sposób. Też fajnie, gdyby ten dykielek nam tam nie spadł na dół, bo później go wyciągać to może być ciężko. Co sobie jednak wezmę taki mały, jakiś mniejszy śrubokręcik, może będzie łatwiej. Teraz zobaczymy takim małym. Będzie lepszy kąt. O, takim małym udało się od razu. Dekielek zdjęty. I teraz co sobie warto sprawdzić na nowej rolce. Zaraz wam pokażę. Czy nawet nie tylko na tej rolce, ale na w sumie każdej śrubie, jeżeli tam macie jakąś nową, sobie sprawdźcie. Czy gwint jest prawostronny, czy lewostronny, czy go... czy żeby tam starą się teraz wykręcić, trzeba kręcić w lewo czy w prawo. No tu jest normalny gwint prawostronny, więc normalnie rolkę odkręcamy w lewo. Bez żadnego cudowania.
ona dość mocno nie powinna być dokręcona. Zaraz wam poszukam informacji, z jaką siłą ją należy dokręcić. Ale to było, myślę, że około 10 N. Teraz sobie zobaczymy. Teraz to sobie już ręką mogę tam wykręcić. Jest stara roleczka. Zaraz sobie porównamy ją z nową. Teraz zobaczcie starą i nową. One są takie same. Te rozmiary sobie możecie sprawdzić. Tutaj to też. Jak długa to jest ta śruba mocująca. Czy na pewno jest to samo. I jaka jest między nimi różnica. To jest stara roleczka. Tutaj sobie ściskamy i kręcimy. Patrzcie, ona się tak kręci. A weźmiemy tą nową. I kręcimy. No nie da się. Ja tutaj trzymam tylko tak. I ono zaraz się zatrzymuje. No i tutaj po prostu w tej starej to łożysko, które jest wewnątrz tutaj tej rolki, to czarne, ono się po prostu wyrobiło i ja wymieniam dlatego, że raz sobie piszczy na zimnym, jak się tam ten silnik nagrzewa, to sobie papiskuje, a dwa, to takie łożysko jak już ma taki luz, że się kręci jak szalone. To luz ma też tutaj taki osiowy, nie? I to w końcu może się albo rozsypać, albo coś tam z tym stać. I wtedy nam robi to problem, bo coś się może stać z paskiem, który no, napędza nam pompę wody, a potem wiadomo, już jest większy problem. Więc te rolki warto tam sobie co ileś wymieniać, a na pewno skontrolować ich stan. Tak samo możemy sobie zobaczyć, jaki jest luz na tej rolce od napinacza. Też jest minimalny, więc też rolka pójdzie do wymiany. To już sobie tam później też ją domówię i wymienię. No i teraz co, montujemy tą nową roleczkę. Czy musimy na coś uważać? Tak, żeby tutaj ta powierzchnia była czysta. Ta, po której chodzi nam pasek, bo to wiadomo, żeby pasek chodził sobie po gładkiej powierzchni, żeby tam nic nie było, żadnego bicia. Jeżeli tutaj nie ma żadnych tam jakichś paprochów stałych, to możemy sobie ją ładnie zamontować. No i tutaj większej filozofii już nie ma, także wkręcamy ją na swoje miejsce. No teraz może być problem, żeby trafić tam w tą dziurkę, ale trzeba to zrobić na wyczucie. Najpierw sobie paluszkiem tą dziureczkę wymacać, jak ktoś lubi. Ona jest dosłownie pod osią tutaj alternatora, więc w miarę łatwo będzie trafić. W ciągu, myślę, że 5 minut mi się uda. No, może nawet prędzej. O, chyba się udało. Teraz co, wkręcamy sobie lekko ręką. Tyle, ile możemy. Najlepiej jak najwięcej. Później możemy sobie samą nasadką i ręką dokręcić to. Też tyle, ile się da. Teraz możemy sobie to lekko dokręcić kluczem. Muszę pokazać na internecie siłę dokręcania. Jak znajdę, to wam napiszę, na razie zobaczymy na 10 N. Czy to będzie w miarę trzymać? Ja sobie to ręką też zweryfikuję. O.
Tak, na 10 już nam klucz klika. Tu jest trochę za lekko. Damy na przykład na 15. Tutaj też tam jakoś nie ma co mocno tego dokręcać, bo to wszystko chodzi na łożysku. Piętnaście już też jest. Ja sobie teraz to jeszcze zobaczę zwykłą grzechotką, jak to tam mocno się, jak to się mocno kręciło. Ja mniej więcej mam wyczucie i wiem, kiedy śruba już ma dość. No, myślę, że około te 15 do 20 Nm będzie ok. Jak wam znajdę w internecie, to wam tutaj to wam wpiszę, jaka powinna być siła, ale 15 będzie ok. No, 15 do max 20. Więcej raczej nie. Zobaczymy, na ile teraz nam klucz klika. Mam na 18 ustawione. No, powiedzmy, że jest na 20, bo na 18 klika, także 20 newtonów wystarczy. Rolka jest już dokręcona, teraz założymy sobie pasek według naszego super zarąbistego schematu. Wtedy poluzujemy napinacz, nasuniemy pasek. Na koniec założymy sobie ten dekielek od roleczki. I temat będzie zakończony. Także teraz największe wygibasy przed nami. A jeszcze możemy sobie też zobaczyć, jak się nam pompa wody kręci, czy ma jakieś luzy. No minimalny może ma, ale to może tak być fabrycznie, jak chodzi. No podobnie jak rolka też się lekko zakręci i za chwilę się zatrzymuje, więc myślę, że jest ok, nic nie piszczy. Tak samo sobie zobaczycie zaraz alternator, czy chodzi leciutko. No. Się ładnie kręci i czy jest jakiś luz? Nie ma. Nic też nie puka. I tak samo może pompę wspomagania. No tu już jest duży opór wyczuwalny. Ale tak raczej powinno być. Luzu też nie ma żadnego. Więc możemy to zakładnić. Teraz tak. Widzę, musimy sobie ładnie te rowki trafić. Na pewno na pompie wspomagania nam o jeden rowek uciekło. Musimy sobie tam głowę pchnąć. O! Tak samo alternator ma swoje rowki. I pompa wody. I koło pasowe też. Wstępnie chyba jest ok. Możemy sobie teraz napinać, naciągnąć i spróbować założyć pasek na jego roleczkę. Także kluczyk nasadkowy 16. Klucz musimy sobie nałożyć nad paskiem. Naciągniemy i pasek założymy.
Ok, puszczamy i pasek się nam ładnie naciąga. I już widzę, że nam tutaj pasek spadł. Mogę to poprawić. Dobra. Następnie jest teraz tak, patrzymy, czy jest dobrze ułożony. Ile się da okiem dostrzec. Wygląda ok, no ale co musimy zrobić, to musimy sobie teraz silnik odpalić, zobaczymy, czy to dobrze chodzi i tyle. Jeszcze zabieram stąd klucze. To tak, ja odpalam, a wybaczcie, czy jest ok. Jak coś, to pasek łapcie, nie? Za pasek chodzi. O, ładnie to chodzi na swoich krowkach. Jest ok, dobra, tak było. Mam taki mały pomysł, bo nie wiem dokładnie jaki jest tam moment, żeby tę śrubkę dokręcić. Ja sobie zrobię na tej śrubce pionową kreskę białym pisakiem, żebym widział, czy ona się przypadkiem nam jakoś powoli nie odkręca. Bo ta rolka chodzi nam w lewą stronę i mogłaby tym wintem jakoś pod wpływem drgań ruszać. Więc ja sobie tego tutaj kilka na razie nie założę, a sobie białą kreskę i zobaczymy, czy ona się będzie tam jakoś wtedy ruszała. To jest trochę na razie moje zabezpieczenie. Sobie tą klasyczkę zrobimy na tej rurce, na tej śrubie właściwie. Staramy się zrobić, żeby była w miarę pionowo, ale to tam tak też mniej więcej. Taki biały ślad sobie tam zrobiłem na niej. Nie wiem, czy tutaj to widać, bo się trochę też nie lepiej. No, trochę pikseloza. No, tam minimalnie widać, że się tylko z lampach odbija. Może pod takim kątem, taką białą kropkę tam widać. Ja sobie to będę kontrolować i będę mieć pewność, że się nic pod wpływem jazdy nie odkręca. Dobra, czyli ta rolka, na razie temat zakończony. Ten plastik sobie założę później po jakiejś trasie, jeżeli tam będzie wszystko ok. Teraz sobie te spinki w lewym boczku ogarnę. Jak wam pokażę ten główny plastik, co tam się z nim stało. To tam będzie miarę szybka i prosta robótka. Za nią zabieramy. Taki jeszcze mały protip dla tunerów, jak uzyskać trochę konia więcej. Jak się zakłada, jak się założy te nowe rolki od paska, są dwie, trzy w sumie są, nie? To one się tak ciężko kręcą, a te stare, one się tak leciutko kręcą. Więc jak sobie założymy trzy stare rolki, to tak myślę, że z pół konia więcej w samochodzie będzie. No,
No zobaczcie, zero oporów praktycznie. A w tych nowych było tak i zaraz się zatrzymywała. Taki był opór, więc mówię, trzy rolki, tam każda da może te ćwierć konia, to od pół do jednego konia zyskamy na tym, więc no warto się zastanowić, koszt mały i każdy może go wykonać. No dobra, a teraz koniec żartów i idziemy, zabieramy się za ten boczek od drzwi. Jak się zdejmuje boczek, to wam nie będę już pokazywać, było to na innym filmiku, więc teraz tylko ten boczek zdejmę i pokażę wam już wnętrzności. I boczek zdemontowany dosłownie, ja wiem, w 2 minutki. Tutaj zawsze jest problem z tą listwą, ona się mi odkleiła już od tego i za każdym razem muszę ją naklej na gorąco przyklejać i ona się zawsze odrywa od tego. A to mniejsza, o to tam nie jest jakiś większy problem. Tu mam te białe spinki, tam widać, że nie ma, tam jest jedna zgięta i też nie łapała. No i sobie te spinki tam podkładam nowe, a problemem tutaj była ta czarna kostka. Ona jest mocowana tu w tym miejscu i wchodzi nam w tą metalową tutaj blaszkę. I problem był w niej taki, że ja to wam tą starą pokażę. Ona się wysuwa tutaj w dół i problem był taki, że jak naprawiałem lusterko składane, to tu mi takie mocowanie pękło, a właściwie je musiałem urwać, bo tu było włożone to w taki sposób, bo tutaj ta blaszka, ona tu jest zakończona, widać, że jest takie zagięcie i ona zaraz tam się kończy, nie? Tu w tym miejscu i ten plastik nie nachodził tak na to, tylko ktoś to włożył, nie wiem w jaki sposób, że znaczy ktoś to włożył tak, że ona się docisnęła, ten plastik poszedł do góry i miałem tą dolną krawędź pod tym plastikiem, więc w tą stronę tego nie mogłem wyciągnąć, a żeby to wyjąć do góry, żeby tu mi się z tego zsunęło, tam blokuje ten słupek cały, jest problem trochę. A oryginalnie to jest tak, że powinno być tutaj włożone, naciskałoby się wtedy cały boczek w dół i ona by się zsuwała normalnie, a tak miałem przełożone mniej więcej w tym miejscu w środek tej blaszki, że tego nie szło wyrwać i musiałem to trochę tam zdewastować i tutaj mi w tym miejscu nie za bardzo trzymało. Teraz daję sobie tą blaszkę nową, ten plastik nowy i będzie mi tutaj już ładnie trzymać, bo podczas jazdy mi trochę tutaj w tym miejscu właśnie trzeszczało i to mogło być lekko irytujące. Także ja sobie montuję ten plastik, spineczki, przyklejam znowu tą cholerną listwę, która tutaj siedzi, ją trzeba wyjąć, do boczka tutaj przykleić i to będzie też zrobione. Także taki ten plastik kosztuje, nie wiem, 8 zł chyba ASO BMW, więc koszt nie jest duży, a nie będzie mi tam nic hałasować w drzwiach. Dobra, ja to montuję, sklejam i zabieramy się za kolejne duperelki w tym filmiku. To wam jeszcze boczek pokażę, żeby tam kogoś to interesowało, jak jest dokładnie zbudowany. Tu jest ta listwa na samej górze, ta pod szybą. Tu jest poduszka powietrzna, tutaj jest klamka ta wewnętrzna. Tu jest ten panel sterujący, głośnik od Logic 7. Ja wiem, niby takie super nagłośnienie, a jest taki mały, że szkoda gadać. Jakieś kabelki idą od... chyba od sterowania? Nie, to może od jakiegoś podświetlenia. Nie wiem, bo tu jest wtyczka do tego panelu, a ten gdzieś wchodzi
Tam nie wiem, co tam jest. Tutaj się głośnik podłącza. Tutaj lampeczka wchodzi w plok, można sobie jakiegoś ledzika fajnego, jasnego wstawić. Tutaj wchodzi taka mała żaróweczka od podświetlenia i to w sumie tyle z budowy boczka. Mi się już pistolet tutaj grzeje. Zaraz tam nawalę tyle kleju, żeby to może kolejnym razem wytrzymało. No bo innej opcji niestety nie ma, żeby to zamontować. Kleju nawalone jak kremu na tort. Dookoła poleciałem całego tego plastiku też. Także jak już to nie wytrzyma, to nic nie wytrzyma. Ewentualnie może na silikon, który tam bardziej to będzie wiązać, ale to wtedy jest długi okres, długi czas schnięcia, więc też nie warto się tam z tym bawić. To tam wtrzymać dopóki do momentu, kiedy się tego boczka nie chce odrywać, więc jest to w miarę ok. No, klej w miarę wysechł, więc ja to montuję na drzwi i jedziemy dalej z tymi dopierelkami. To wam tak na szybko pokazuję, co było z tym mocowaniem lampy, nie halo. Tu jest to pęknięcie. I nie było tutaj tego pewnego mocowania tej lampy. A w tym nowym już jest ok wszystko. W tym nowym też tam używka za 30 zł. Żeby tam lampa była ładnie, równiutko osadzona. No to też to montuję i lecimy dalej. A to wam tak jeszcze na szybko pokażę, co jest pod prawą lampą. Tutaj mamy tak spryskiwacz do ksenonów. Tu jest zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Tu są te wtyczki do lampy. I w sumie tutaj nic więcej nie ma. Tutaj zaraz idzie ta rura od dolotu. Się do dolotu. I tam pod spodem co widzimy jeszcze. Tu jest wlot na hamulce. A tam jeszcze jest halogen. A co jest tutaj za wężyk? Aha, bo tutaj dochodzą wężyki. Aha, i tam jest trójnik, który daje na lewy spryskiwacz ksenonu. On sobie tutaj fajnie idzie, widzę w tej belce przedniej schowany. A tu mamy jeszcze czujnik parkowania schowany, widzę też. Różowy to tej piany na myjni. I tutaj już nie mamy nic ciekawego w zasięgu wzroku. Jedynie tam jeszcze jest, jest pompka od spryskiwaczy, do której możemy się dostać ściągając nad kole. Tutaj od góry raczej jej nie wyciągniemy. No dobra, ja to składam, lecimy dalej. I tutaj kolejną dopierelką do zrobienia mamy to, żeby te moduły gdzieś tutaj schować. Dostałem tam cynk na YouTube w komentarzach, że te moduły warto gdzieś schować, bo są narażone na wilgoć i później są problemy z nimi. Więc skoro tutaj wiązka wychodzi sobie z tego plastiku, ja bym ją gdzieś tam może upchnął, jak się da, w ten lewy boczek. Tam chyba będą miały trochę lepiej. Tu widzę na razie jedna śrubka do odkręcenia. Zobaczymy, czy tutaj są jeszcze jakieś kołeczki, nie wiem. Zobaczymy, czy ta jedna śrubka wystarczy, żeby to zdemontować. I zobaczymy, jak tutaj ta wiązka ułożona jest. I tak, tutaj w tych cypkach, które wystawały, jednak były takie. To były takie, takie małe zaślepeczki. Pod nimi się kryły śrubeczki. Także tutaj śrubeczka i tam śrubeczka odeszły. Tu mamy ten boczek zdjęty, on jest na dwóch takich krętach ala. To się lekko tam chyba obkręca i potem wychodzi. Jeden jest tutaj z tej strony. To nawet widać, że tu tak na płasko właśnie chyba. Tutaj i drugi jest tam wtedy z lewej strony. I właśnie one tak na płasko wychodzą, nie? A są pewnie wtedy w pionie. Więc je trzeba na poziom przykręcić. Boczek wychodzi. Tutaj sobie tą piankę chcę zamontować. Tak, piankę, prawda? Co tu jest ciekawego? To jest ten od
lodzik 7 z Machol. No taki nawet, tutaj coś od jakiejś anteny chyba, coś nie wiem. O, pełno liści. No fakt, jest tutaj sucho, więc tutaj się ten do doły upchnie. A może nawet nie trzeba tego plastiku ciągać, tylko tutaj się ten kabel przyłoży. No pewnie. Ja bym sobie tylko tam obinął może jakąś szmatką, żeby tak się nie obijały, a nie wiem, worek taki jakiś foliowy raczej nie, bo to też może się nagrzewać, wtedy może parować, więc to wtedy byłaby sama wilgoć siebie, więc średnio lepiej tam jakąś matkę ładnie to obinąć i tutaj da się, widzę, ładnie to upchnąć w tą małą wydękę i powinno być git. Także tego nawet nie ściągam, tutaj tego kabel jak sobie upcham pod tym plastikiem i powinno być ok. Moduły już są schowane, tam sobie napchałem trochę folii bąbelkowej, kilka szmatek, żeby tam się to nie obijało niepotrzebnie. Tutaj jest to w miarę fajnie zamocowane, także wibracji nie powinno być większych na dziurach. A tutaj ten boczek chyba to tak nam w miarę fajnie zakryje. I dobra, no i to tyle z tym. Tu już nie ma nic innego do grzebania, także składamy to. Tu stąd tylko teraz zostało przymocowanie tych plastików do M-pakietu i idziemy patrzeć, czy one w ogóle pasują. I tak, tutaj nam miejsce na halogen pasuje, to jest to nowe. Tutaj nie mamy jeszcze jednego oplotu powietrza na hamulce. Ta kratka na ten radar od tempomatu pasuje. I tutaj mamy już jeden wlot na hamulce. Także prawie komplet. Tutaj ten stary jakoś tam jeszcze się trzyma na halogen. Tutaj nie wiem, czy tu będą jakieś spinki chyba. Muszę zobaczyć na schematach. Ten zderzak będzie cały malowany. Sam go będę malować sprayem. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak będzie lipa, to wtedy do lakiernika. Też nie wiem jak będzie z czujnikami parkowania, bo wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie większe i albo to jakoś przerobimy, albo kupię inne czujniki, takie duże już. I tutaj wszystko będzie, mówię, tylko został ten jeden wlot powietrza na prawy hamulec. I tu chyba już więcej z tych plastików do niego nie będzie brakować. Tutaj na halogen, tak samo. No. No i dobra, to na dzisiaj to by było tyle z takich duborelek. Także dzięki za oglądanie, hej.